Siema, z tej strony Tomasz. Robiłem dzisiaj zdjęcia miejscowości Santa Maria i korzystając z tej okazji, w drodze powrotnej zatrzymam się przy bramie do Neverland. To jest to miejsce, gdzie Michael Jackson miał swoją posesję. Jest tam miejscowość Los Olivos. Pamiętam jak... To jest właśnie droga do tego jego rancha. Pamiętam jak byłem tam krótko po jego śmierci, bo ta brama wjazdowa do jego posesji była cała ozdobiona kwiatami, jego zdjęciami i tak dalej. Teraz to jest praktycznie pusta brama, jeżeli ktoś po prostu nie wie co za tą bramą jest, to będzie zwykła brama dla każdej innej osoby. No ale pokażę wam jak wygląda brama wjazdowa do miejscowości Neverland. Za tą bramą nic nie widać, to całe jego, ten dom, te ranche całe. Jest jeszcze kawałek drogi za tą główną bramą. Mi się wydaje, że z drona byłoby to można było zobaczyć. Tylko tu za bardzo nie ma gdzie stanąć i... tak musimy, żeby tego drona wyciągnąć. Mam go w bagażniku i... tym dronem się po prostu przejechać, przelecieć i... może zobaczyć z góry... tego rancho. Zobacz jakie tu jest widok, tu góry ładnie właśnie, tu góry ładnie widać. Tu jakieś pola są poprawne. Po lewej też. 1,3 mila zostało. Chyba nawet mniej, bo to jest nawigacja do... chyba samego centrum. Centrum do tego rancha. A nam ta droga się urwie troszkę wcześniej. Tak to wygląda na nawigacji. Zagrodzone jest to w ogóle. Poczekajcie, bo tutaj jakaś kobieta się tym interesuje. Ok, tak ta brama wygląda. Tu jakaś kobieta też to ogląda. Ich jest. Tam jest ochrona. Tu jest ta brama. Michael. No właśnie ochroniarze. Tak to wygląda. Dogi!
brykę i moja bryka. A tak wygląda brama do rancha. Pytałem tego faceta, czy on wie, kto tutaj, kto to kupił. Mówię, że nikt informacji żadnej nie chce podać. To może...